Przed nami zmiana aury. Weekend upłynie pod znakiem deszczu, burz i ochłodzenia. Magda Mering, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Sytuacja synoptyczna wydaje się podobna od kilku dni. Pomorze pozostaje w zasięgu układów obniżonego ciśnienia rozciągających się nad środkową Europą. Od Islandii po Bałkany. Ta upalna, duszna, męcząca pogoda ustąpi za zbliżającym się z zachodu frontem atmosferycznym chłodniejszej i łagodniejszej masie polarno-morskiego powietrza. A te zmiany poprzedzą w sobotę groźne zjawiska burzowe. Tej nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, z większymi rozpogodzeniami, choć lokalnie mogą tworzyć się kłębiaste chmury, z których przelotnie popada i już zagrzmi. Termometry wskażą od 20 do 22 stopni, podmuchy wiatru umiarkowane, a chwilami dość silne. Ciśnienie w Gdańsku waha się w okolicach 1011 hektopaskali. W sobotę dość szybko niebo się zachmurzy, przelotnie popada i zagrzmi. W drugiej części dnia lokalnie może wystąpić nawet intensywna burza z opadem gradu. Na termometrach zobaczymy od 24 do 30 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i zacznie nieco się obniżać. Na Bałtyku w nocy południowo-wschodni wiatr przechodzący w południowy do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro nie przekroczy 5 stopni w skali Beauforta. W strefie brzegowej wiatr będzie z południowego zachodu i zachodu. Nad Zatoką Gdańską i na otwartym morzu najpierw południowy wiatr, potem zachodni. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.